Wysłaliście klipy, a my je obejrzeliśmy i próbowaliśmy zgadnąć, jaką macie rangę. W tym odcinku gościnnie jest ze mną Nerwarien. Dzień dobry, ja jestem Nerwarien i będziemy oglądać klipy. Tutaj kolega na Vayne. No okej. Wysidestepował tę jereczkę. Stun nietrafiony. Okej. Tutaj lata z Dylanem, uj, jak do przodu poleciał. Odważny gościu, dobra. No tak dziwnie się rusza. Tak koślawo trochę bym powiedział. No nie jest to chyba coś bardzo wielkiego. On tak bardzo często stoi i po prostu stoi w miejscu. Na przykład teraz mają dwa auto-ataki nie ruszając się. Tu też jakby po prostu kliknął prawym na ziomka. Nie no, źle nie jest. Ty, no dobra, ja bym powiedział, że jakiś emeraldzik, kurcza, drugi. Ja bym dał chyba bardziej jakąś taką plat trójkę. Diament 4 w tym sezonie ma kolega, a w zeszłym sezonie Diament 2. W dodatku jeszcze to jakąś soraką gra, raczej Vayne nie tutaj nie jest praktykowana. Też tak, niekiedy ktoś chce zrobić, wiesz, klipa w dobrym momencie, jakieś dobre zagranie. Ciężko to ocenić tak po samym jednym zagraniu. No tutaj kolega ma ciemniejsze te. Tak, Samira, ciemniejsze tutaj ma kolorki. Mrocznie. Ładne W, okej. Okej. Zaraz się to jak odpali. Ale nickname jest zajebisty, polisz mi jaja. Polisz mi jaja. Egzosik na mu trochę dziwny. Okej. No, taki typowa zagrywka Samirą, nie? No takie nic specjalnego. Myślę, że to w sumie wszystko mogłoby być. Nie no, stary, tam jest Heimerdinger z barierą. Proszę, czy na midzie. Nie no, to nie może być nic wysokiego, nie ma szans. No nie wiem, mi się wydaje, że są takie świry, co grają na poziomie Master Heimerdingerem na midzie. I właśnie też zawsze bariery grają. Nie, dobra, to jest gold 3 maksymalnie. Ja bym dał znowu tą platynę 3, nie? Tak mi się wydaje, że to jest taki elegancki poziom. Też chłopaki tutaj zbyt dziwnie nie grali. Jest to platyna 4, w zeszłym sezonie Emerald 4. Ale nie wiem, no Samirę tak ciężko cenię Samirę, bo Samira zazwyczaj jak już dajesz jakiegoś playa, no to wjeżdża i rozjeżdża, nie? No, jeszcze na RC odpalasz i zabijasz wszystkich na jedno R. Action. O, proszę, tu szpaku leci. Szpaku na słuchawkach, dobra, to Challenger na pewno jest. Szacunek od razu. Wskrzesił dwóch, ej, zobacz. A nie, kliknął przyciskiem. Znaczy myszką kliknął. To nope. No. Ale tutaj też tak dziwnie się zlokował w animacji. Nie, to jest. A patrz, on ma w ogóle, zobacz, bo ping skacze. On ma 100 pingu w pewnym momencie. Jakiś A plus lewy, coś tam. Nie, to nie może być wysoko. Ale CS 160-22 to jest nawet spoko wynik w sumie. Ale zarek on klika strasznie dziwnie. Jak taki ma bardzo dziwny ruch myszką. No. Teraz to dodanie. Szarpany ruch i ten dodany punkcik. No. Oj, zobacz, to mu skoczyło na stopinga zaraz. O, teraz ma 289. Ojej, jeszcze go zlogowało. No ładnie. Nie no, max gold nie. 4, nie? Platynka 4. Emerald 3. I kolega faktycznie tym tutaj gra trochę tym akszanem. A nie, no takie klikanie było jakieś takie niepewne u niego, mam wrażenie po prostu. Tak, taki dziwny ruch myszką, jeszcze to dodanie pelka myszką to dziwne, nie? Pamiętajcie, Ctrl W po prostu nacisnąć. Szybsze klikanie, no. Jak tak można? Ponad platynę klika jeszcze myszką? Come on. Chyba, że druga ręka była zajęta. No, w sumie jak słuchasz szpaka, no to rzeczywiście. Dobra, lecimy dalej. Dobra, poczekaj chwilę. Dobra. O nie, dobra, to patrz na to. 32 minuta, 120 CS-u. To nie jest nic wysokiego. No ale zobacz, 80 kili, 90 kili nawet. I zobacz, jak poleciał od boku, ale tak on nawet tutaj nie, ale on nawet nie popatrzył, co, gdzie on leci. Teraz przeleciał i wydrużował wszystko. I on tych zabije jeszcze wszystkich. Może to zrobić? Okej. Okay. Okej, okay, zabił. No, szczerze, nie wyglądało to źle na tej Akali, nie? Nie jest jakiś pierwszy lepszy grajek na pewno. No ale patrz, tu nawet nie zerknął na co jest wokół Veigara i poleciał. Że też tak stanął śmiesznie i on w ogóle Q nie ma na smartcaście chyba. No nie, no to nie może być nic wielkiego. Gold 2. Ja bym dał Silver 3. Też tak nad Silverem myślałem na początku, no ale... A Kali? O, idealnie, nice. Idealnie, to nice. Też kolega wcześniej ma Silver 3 od 2 lat tutaj co najmniej. No to trzymamy kciuki za Golda, żeby się udało w tym splicie. Nie no, jak to ma Kali by teraz pograł, to... Wydaje mi się, że na luzaku może dopchać Golda. Czeka Kali w aktualnym stanie, jest dosyć silna. Lidka ptak. 16 level, tam ci mają 13, 10. No dobra, czyli mocno gościu sfidowany, ładnie. Tak trochę tutaj zrobił bambuko. Jeszcze jest stunik, trochę ich pokajtuje. Ej, ładnie. Elegancki sidestep. Ooo. Nie, ten kolega, on ogarnia. Ej, czyściutki jest ten gościu. No to było całkiem dobre. Nie się to wykminił. Ereczka, tu wyminięcie podrzutu. Ereczka i E w locie Hekarima. No kurde, klasa. I jeszcze stun. To jest one triczek. Lidka ptak w końcu. D2.
D2 na serwerze istowskim, bo to raczej patrząc po nikach raczej te klimaty. No to ja dam D4, niech będzie. Ale zobaczmy. Ładnie. Zobaczmy, Diament D4. 4 i w zeszłym sezonie też Diament 4. Więc Diament, ty elegancko trafiłeś, ale tu kolega Diament 2 od w sumie 5 lat. No to aby ten Master w końcu wleciał. No to i kolega na Vayne, okej. Okay. Nowy Vayne. Pierwszy sidestepik, raczej TQ. Oj, o, tam się nie tutaj mocno zaplayowany. Okej. Okej. Ku takie niepotrzebne, ale okej. Wow. Wow, ej. Okej, bez strachu. Kurde, ładne. W takich akcjach najbardziej właśnie po klikaniu myszki możesz ocenić gościa. Tak, tak, to na pewno właśnie te kliki, tak jak ten na Akszanie tam koleżka był. Ja bym tak bardziej celował, że to może być jakiś emeraldzik. To ja dam chyba platynkę po prostu. Platynkę pierwszą. Bo tu już faktycznie widać, że ziomek coś nie coś tam ogarnia. Te kliki nie są takie złe, dobra, zobaczmy. Diament 4! I nawet miał mastera w splicie pierwszym z sezonu 23. No i gra tą Vayne rzeczywiście. Nie byle kto, nie? I faktycznie jest to zagrajmer Vayne dosyć mocny. Oliwier z Gen Z miał kiedyś nick. Myślisz, że to prawdziwy? To na pewno. Czekaj, no pamiętam, że na tym evencie Red Bulla chyba były te ziomki tak, z Gen Z, tak, był, widziałem. Zbiłem pionę, ale no oni mówili, że aż takimi zagrajmerami mocnymi nie są. Ja też się dowiedziałem, że nie mają komputerów w domu Gen Z. I żyją tak normalnie? To co oni robią tam? Do montażowni jeżdżą grać. Ojej, ciężkie życie. Ciężkie życie influencera. O, tutaj będziemy widzieć first person. Kolega na Junksie. Masne lanie. A co on tak tym kursorem latał dziwnie? Okej. Okay. Bardzo blisko klika. Ten kursor tak stabilnie i wolno lata. Resety autoataku są. Ty no, też tak nie grał bezmyślnie kół. Tylko przeczekał, żeby przeskoczył przeskoczyć. Tutaj, no. Fajnie to zagrał. Czy to jest unik? Jeszcze resety autoataków elegancko, na tym little tempo dobrze leci. Jeszcze nawet klika tam po lewej stronie, te flesze i tak dalej, więc ty no, to może być ogarnięty gościu. No, no, jeszcze wiesz, sam fakt, że używa takiego programu jak Outplay, żeby tutaj nagrywać swoją pierwszą osobę. Ty no, ja bym powiedział, że jakiś wysoki emeraldzik. Emerald pierwszy powiem. Ja bym dał taki Diament 4. Emerald. O proszę, Emerald 2, a w zeszłym ale sezonie Diament 4. Okej. Okay. Okej, okay, no i tutaj w tym sezonie kolega Malphite'em gra bardzo dużo. No ale z Malphite'a nagrać jakieś akcje to chyba ciężko. Chociaż jak ja jakąś erkę przywalisz w 5 osób. No, ale grać tylko Malphite'em, no to podziwiam, że się chce, ale... Ale w każdej grze gra Graspa, nie gra w ogóle Komety. Ty, no dziwne. I jak już tu jesteś widzu, to nie zapomnij kliknąć subskrybuj, żeby na pewno nie przegapić następnych produkcji i żebyśmy razem mogli wbić 100 tysięcy. Ale tej mu zaleci. Okej, okay, W. Okej, okay, oj. To nie coś tam kmini tym Z-em. I do Ereczki powrót. Cyk W. Shuriken latają. Tak mega kajtuje. W ogóle nie wchodzi do przodu. Ale tym mógłby jeszcze wejść chyba. Mógłby. Wydaje mi się, że trochę tak zbyt bezpiecznie rozegrał. Ale jak widać, wystarczyło. Autoatakuj. Ojej. No. Boi się bardzo, ty, on ma znowu R-kę. R-ka wróciła, no. O, fajnie. Troszkę taki wystraszony, no. Ale wejdź już w niego, no zabijasz go. Autosik, pyk, no. Okej, okay, tam raczej zabił jeszcze do końca. 282 z CS w 36 minucie, więc potrafi CS-ować gościu. Emeraldzik wysoki, no. Emerald pierwszy. Emerald taki Diament 3. No i Diament 2! Ty, ale był masterem. No tutaj kolega zagrał sobie z 4 normalki, więc możliwe, że dostał jakąś karę od Riotu. Jest taka szansa. Jeszcze biorąc pod uwagę, że ma nick ha i Kasadina na profilowym, to wiele by wyjaśniało. Okej, okay, tutaj jakiś koleżka na Irelli. Dobra, powoli sobie nastakował. Nie wykorzystał plantów, bo na planty też można skakać. Wydaje mi się, że mógłby je zwanshotować, no, tak by mi się wydawało. No to jest dosyć sfidowany tą Irelią już. Nie trafił tam ku. Jakiś stunik wleciał. Okej. Okay. No trochę koślawo to wyglądało tutaj. No. Tak patrząc po samym w ogóle movementie, też tam jak przeciwnicy to rozegrali, to no wysokim elo tutaj nie śmierdzi. No ten Pike jakiś taki nie bardzo ogarnięty. A no i że tu nie rzucił ku od razu. Albo po prostu nawet tego lemy, bez czekania. Bo też jak nawet jak nie trafisz ku na Irelii w late game, to masz 3 sekundy cooldownu. Patrz, tu na przykład nie trafił ku.
a już z powrotem miał. Nie, no to jest bez szału zagranie. Kurde, goldik ja bym dał. Te, no, gold pierwszy. Ale bym się nie zdziwił, jakby to był silver nawet, tak szczerze. No teraz też ta różnica nie jest chyba aż taka spora. O, no, dobra. No, jest silver jednak. Dwójeczka. Teraz w sumie różnica między brązem a goldem, jak tak patrzyłem na tych ludzi, co tam grają, no to naprawdę ciężko znaleźć jakieś takie różnice, nie? Mhm. Ciężko to dostrzec. Kiedyś mam wrażenie, że to faktycznie była taka spora przepaść, a teraz jakby to było jedno i to samo. Okej. Tu kolega na Iloi. Nie trafia z E. Też nie trafia tego Q. Oj, wów miniona. Okej, ten Warwick też jakiś taki nie najlepszy. Flash do przodu i teraz kliknie W i po prostu wszystkich zabije, tak? A takiego zagrania to nawet Arkol by się nie powstydził. Jeszcze jakby ta Irelia padła do jakiejś macki losowej, to by było. No, no. Ale to nie jest nic wielkiego, na pewno. Nie, no właśnie to już tak śmierdzi mocnym brązem. Dobra, znowu Silver 2, no. Kurde, ja bym nawet dał Iron 1, nie? Pod dymie no, trochę. Aż tak? Silver 4. I Silver 1 był, okej. Okay. Więc tak to właśnie wygląda w tym Silverze. Super Sylas Clip. Gracek. Gacek? A, Gacek, faktycznie. Oj, ten Kane tak się zawiesił na moment. No to są Firavu. Okej, okay, wyleci. Poleci jeszcze raz. I teraz Average Sylas gameplay. O, zobaczymy jak to ogra. W w locie i dać, czy co? Chyba w locie. Ale czemu też ta Vex tak długo czekała z Tomerką? Ta Vex czekała, aż mu cooldowny wrócą chyba, żeby mógł tą akcję nagrać. No nie wiem, co to miało być. Vex w ogóle gra z teleportacją, Ignite'em i kometą. Tam jest w ogóle... Jest Jorik w dżungli. Obczaj tego Jorika z kometą, o kurde. Brązik chyba, co? Jakiś... No tym slasem nie zagrał jakoś tak źle, nie? Ale to jest właśnie też taki brąz slash silver, tamte rejony, więc... Taki brązik drugi to jest dla mnie. Ja bym dał tak silver 4. Silver 4! Tym slasikiem tutaj nawala w tym sezonie. Ujemne win ratio, czyli tak zwany klasyczek w tym sezonie. Ja też mam ujemne win ratio, nie wiem jak ty, Damian. Oj, nie no, u mnie jest na plusie na pewno, ale czekaj, nie wiem ile, sprawdzę. 56% nawet. 31-24 mam. Dwóch gierek do Mastera brakuje, aktualnie. Widzę, tej Lilia abuzowana. Coś tam się gra koniaro, no. No, wydaje mi się, że Lilia jest obrzydliwy OP teraz. No dobra. Ten damage z Shurikena jest w ogóle przeogromny. No, to jeszcze jest na starym patchu. Teraz pewnie by zmanshotował. Nieźle. Okej, okay, nie było to jakieś złe, ale... Też ci przeciwnicy jakoś tak dziwnie zagrali. Ani złe, ani dobre, nie? Tutaj ten flash jest taki... Chyba chciał trochę przeflashować Shuriken, ale nie do końca wyszło. No chyba po prostu chciał zrobić flash Q i go zabić, tak mi się wydaje. Ej, w ogóle oni mają tamkencza z Shellem na bocie po lewej stronie? Tak, właśnie też to zauważyłem, że coś tutaj jest ewidentnie nie ten Teges. Silver albo Gold się waham. Dobra, Gold 4 po prostu. Ja bym dał Silver 3. Emerald 1! I to jest jakiś jeszcze one trick tej Akali. To ciekawe, że tutaj chłopaki tak grają w tym Emeraldzie, bo to zeszły sezon to też Emerald był. Więc tutaj każdy klip zaskakuje chcąc, nie chcąc. No tutaj ciężko jest mi w to uwierzyć, że ta Akali... I ogólnie tam ta gra była na poziomie Emeraldu, no okej. Okay. No okej. Okay. Jezu, ta postać jest przeobrzydliwa. No, full tank, one shotuje. Milion stunów, podrzutów. Jeszcze nawet nie zerkował. Teraz dopiero odpalił erkę i teraz zaczynają się prawdziwe żniwa. Okej. Okay. No, to jest ewidentnie chyba mocno speedowany tym Kasantę. Ty, Penta to będzie, co? Penta zrobi, no. No jeszcze target o, zmienił, jeszcze odpalił Gargoyla. Jest kwadra i zobaczymy, czy dopka Pentę. Jednego dasha będzie brakować. O, jest stunik i elegancko, kurde, ale ile ten czepion bije w ogóle. Ile tankuje, ile bije, no. Nie, to i ten kolega tym Kasante całkiem świeżo to zagrał. Dobra, platynka 4 powiem, ale chyba i tak za wysoko mam wrażenie. Ja bym dał nawet diament 4, zobaczmy. Nie, możliwe. O, patrz jak przesadziliśmy, no. Silver 3, nie? Trochę tutaj, no, odkleiliśmy się. Ale widz abuzuje full AP karmę. To mi się prawidłowo podoba. Ale na normalkach abuzuje, to co to za abuzowanie? Pierwsze na normalku, żeby potem na rankedzie zagrać. Ale z Dark Harvestem? No nie, kolego, tutaj kometka. Polecam kometa na kometę, tak? No. Nie Airy? Ja gram kometę. No bo jak grasz pod mantra Q i gigabomby. No dobra. No ale słyszałem, że ta karma jest aktualnie turbo obrzydliwa. No jeszcze taka fajna, że możesz ją sfleksować na 4 pozycje praktycznie. Racja, no. Akali, laning phase. Klapek Kubota. O, mam takie. Okej. Okay. Fleszował, poleciał. Oj, Zignite tutaj taki Ignite, tak step. Na koniec. Jeszcze tego zabiję. Jeszcze sklep otworzył w międzyczasie? Tak,
Tak, tak, to chyba już jakiś podmisklik było. Zapij, poleci, zabij, poleci, nie? Poleci. Tego flesza bym chciał zobaczyć jeszcze raz. Bardzo spokojnie klika, tu odfleszował, okej. Okay. Taki późny ten Ignite trochę. Jakby lekka panika, no rzeczywiście. Wszystko na klawiaturze nacisnął chyba po prostu. Imo to jest taki goldzik. Goldzik mówisz? To ja powiem silver trójeczka. O, no Silver tak. 3, więc Damian idealnie trafiłeś tym razem. Kolega tutaj nie jest zawodnikiem Akali. No i każdym po trochu sobie pyka. Okay. No, no to ja szczerze, tych czempionów to są niemiara, nie? Co grę to inny. Jeśli chcecie się wspinać, to polecałbym jednak chyba trochę zawęzić ten champion pool. Czeka muzyka z League of Legends. Podrzucił. Teraz jeszcze zczarmował tego. Tu zwanshotował ziomka. Oj, fajnie tutaj spilował teraz. Jaka tarcza, ej! Super. Pierwszy klip w ogóle to jest supporta chyba kiedykolwiek w tej serii. To by dziwiło, że tej R-ki nie zagrał od razu. Najpierw W. Najpierw, żeby podrzucić, a potem dopiero, żeby strzejmować. Najdłuższy cecek. Ty, no fajnie to było zagrane. Podoba mi się. To było fresh, nie? Dobra, platyna powiem. Platyna 3. Też bym właśnie powiedział, że to taka platyna czwóreczka. Coś tak, elegancko no. Plat 3, w zeszłym sezonie plat 4. Siedzi tutaj, dalej. No, udało nam się rzucić. Kolega gracz supporta. Fajnie, fajnie, że jakiś support tutaj coś wysłał. A nie, że co drugi klip to Jona, jak w zeszłym odcinku. Rzadko kiedy ogólnie supporty się chwalą, mam wrażenie, no. To są takie tacy cisi. Cisi? Cisi taki bohaterowie. Bohater. Tak, o to mi chodzi, no. O, tutaj kolega na Riven, więc fajnie, tak. Fajnie. Zobaczymy, co jej pokaże, czy będzie jakiś huge animation cancels. Jak na razie tak to nie wygląda najlepiej. Ale zaraz będzie ten moment chyba... Ojojoj, tutaj te autoataki to mógłby tam zamykać pomiędzy jakimiś kiuskami. Już go tam pytajnikują? Przecież to nie było aż takie dobre. No nie, teraz też tak te kiuski krzywo klika. Tapik on Riven. Może szachowy tapir? Ty, no ale... Nie no, okej. Okay, no to już ostatnie było takie bardziej clean. Nie wiem czy tutaj, ale to jeszcze chyba nie koniec tego klipu. Jeszcze was skończy grę od razu i pokażę. Ty, no nie wiem, że pętę zrobić, niemożliwe. Serio? No, no jeszcze jednego zabił, ale... Kurczę, ten Matrox jeszcze to zobaczył. Tutaj poklikał. No w miarę tam pokancelował te kiuski, nie było to chyba najszybsze jakie widziałem w życiu. Ale no, dosyć fajnie to zagrał. Fajny klip. Ja bym dał Diament 4. Nie no, ja powiem Platyna. Platyna 3. W tym sezonie Plat 1. Zandymiarski, Kejnik. Polega na Kejnie, zaczyna się od Drake'a. R-ka zaraz ma. Ładnie. Nice. No zabił dwóch. To prawda nie było tutaj jakichś takich mega clean zagrywek, chociaż to jeszcze dalej będzie leciał, czy po prostu ucieknie? Nie, po prostu ucieknie. Czekaj, a weź to jeszcze raz pokaż. Taka raczej spokojna akcja, 1v2. Aery na Kejnie. Ten tech, żeby szybciej z tego mieć przemianę. Ale podobno już to nie działa jak coś. To jest skanslało ten autoatak jeszcze. Ta R-ka w czas mu weszła. Ty, to ładne to zagranko. No mnie właśnie tak nie zachwyca. 70 CS, okej, okay. No ale ma 13 killi, no dobra. Tych killi ma tej co niemiara, nie? To chyba nie może być nic wysokiego bardzo. No ja bym tak dawał właśnie, że to są takie rejony Golda 4. To samo chciałem powiedzieć, no. Daje to samo co ty Gold 4, no. No fajnie. No i idealnie trafiliśmy. Co prawda w zeszłym sezonie plat trójka, dzisiaj 31% win ratio. Ewidentnie ten sezon nie najlepiej się zaczął. Średni start ma kolega rzeczywiście. To wszystkie klipy w tym odcinku, ale jeżeli chcecie trafić do następnego, no to wyślijcie swoje na tego maila, on też jest podany w opisie, tylko proszę. Full HD, z dźwiękiem i żeby akcja była z tego sezonu. Tyle z wymagań, wysyłajcie, a może traficie do następnego odcinka i wygracie jakiegoś skinka. PS, też możecie napisać w komentarzu, z kim powinniśmy nagrać następny odcinek. Powodzonka w nowym sezonie.